Cześć, witajcie w kolejnej Agrodniówce. Dzisiaj zaczynamy trochę później z racji tego, że ja byłem wczoraj na imprezie i w sumie niedawno wstałem. Ale co do tej pory, znaczy o, teraz czyszczę siemnik, sialna już nie będzie, więc czyszczę, wypuszczę, znaczy nasiona już resztę wypuściłem. Teraz wypuszczam nawóz do końca, zaraz tam będziemy, powycieramy go, elementy eksploatacyjne sobie zakonserwujemy jakimś tam olejem. Wydmuchamy jeszcze najpierw, bo to jest pełno takiego kurzu pyłu. To zobaczycie też po co nam miksokret, jak to ktoś napisał w komentarzu. Zobaczycie jak my go używamy i do czego. No jak ty się zdziwiłeś, miksokret. No i co, no i temu zaczynamy w sumie tą agrodniówkę tak późno. No i co, będziemy coś działać. Teraz siemnik, potem jeszcze wieczorem mam plan opryskać owsy i kukurydzę na chwasty, przynajmniej częściowo. Więc nic, zabieramy się do roboty. Pokażemy wam nowy nabytek teraz. Nowy koń pociągowy. Większy jak ostatnio. Teraz będzie tak w polu chodził, że hej. Będzie potem test jeszcze napędu na 4. Ale zobaczcie sami jak to wygląda. Kuta na 4 buty. Misia, misia. Szybsze niż jak się rozpędzi to rowerzystów zostawia w tyle. Teraz żre. No, podejowiec, podstawowe paliwo. No, woda z... Chodź, misiu. Ogólnie fajnie nauczona, bo gdzieś się praktycznie nie ruszy, to ona idzie za nami. Nawet w garażu była za nami, widzicie? I już idzie za nami. No, skrętna. Na psim chodzie też może chodzić. Co nie? Przychód, wszystko i wszystko. Wszystko włącza się automatycznie. Nic nie trzeba, żadnych sterowników, to wszystko działa automatycznie. Jak za ciężko to nie ciągnie. I mrum, oj, trójka jogi. Umiesz palić miksokreta? Nie wiem, czemu to się tak nazywa. Dobra. Pol machinę, dmucho. Maseczkę nową, jakąś lepszą. Zacznę się go szmatem. Teraz te wszystkie elementy eksploatacyjne oskrobię i
olej jakiś tam wejdzie, zwykle najtańszy, wysmarujemy jakiś kapelutek. To kunia kapelutek, to jest kapelutek? Ja już jej zakładam czapkę. To na misia? Kochany, koń. No misia, tu nic nie ma do ciebie. Odkurzacz. Tylko odkurzacz. Trzymaj. Nagrywa się to. Wyciągniemy resztę nawozu ze skrzyni, poza tym. Zawaliłem wszystko tu ze środka. Jest pusto, to akurat się wyciągnie nawóz. Ciepło jest. W cieniu ile było? Tam na tym, rumaczu? 24 stopnie w cień, nie? No jest maj, ale tak znaczy u nas był taki przeskok. Nie wiem jak tam gdzie indziej, ale... Nie, bo był, wczoraj jeszcze padało i było chłodno. Znaczy wczoraj jeszcze było fajnie, wczoraj było fajnie już. Wczoraj padało? Przedwczoraj było padało. I było chłodno i... A teraz właśnie już jest... Przeskok taki między dwoma dniami już. Dobry konik. Smarujemy sobie już tutaj taką sobie mieszankę, zrobiłem trochę tabotu, trochę oleju, jakiegoś tam zwykłego znalazłem, najtańszego. Byle po prostu to był olej. I będzie tamte miejsce, smarujemy. Siewnik nie był myty, nie będę go mył, bo woda wleci wszędzie, a ja nigdy wszędzie tam nie nasmaruję. Gdzie jest wytarte, więc będzie rdzewiało. A tak to smarujemy tam, gdzie widzę, tam gdzie wytarte. A tam nie będę, niech podnośnik puści, będzie dopiero problem tutaj, tylko wysmaruję, tam wejdę od drugiej strony. I o, taką mieszanką nasmaruję. W tamtym roku tak zrobiłem i fajnie to przezimowało. Muszę jeszcze kupić coś do konserwacji lakieru i w środku skrzynię tam wypaplać tym. Ale to nie olejem, no bo to nie to samo. Tutaj tak jak wejdzie w piach i się wytrze, a skrzynia tam to już jednak nie. Przyszłaś? Jestem ubrana tak kwiatowo, że ona się mnie ukryć. Nie wiesz? Dobry koni. Gdzie mnie tutaj? No, buzi chcesz mi dać? Tak. Chciałem tu tak patrzeć. Oliwą z oliwek. A to jest jakiś olej? No, olej trochę z tabotem pomieszałem. Stykiem wszystko i tak będzie w zimie ryło potem. Dobra. Przesuń się. Wiem. Kręci. Strażniki muszę rozłożyć i wysmarować. Dobra, idę tam odprzątać. To idź. Ona zostanie ze mną. I tak przyjdzie. Leci. Szczała. Tam? Szczałaś czy nie szczałaś? No tam powiedz. Tam mi powiesz? No, gdzie tam ma być kępkę, zobaczcie, to się skubię. Kosiarka. Ona jest jeszcze zregulowaną wysokością cięcia na fotokomórkach, że ziemi nie weźmie. Co nie, misia?
No, misia taka jest, nie? O, pierdika. O. Dobra. Zrobione, nie misia? Będzie zapięte jedną ręką. Misia, misia. To nie? A to nie jest do ciebie. Chyba, że chcecie na oliwicie? Dobra. Misia, idź na za kółko. Wprowadź do ojca. Misia. Miśka. Słyszysz? Weź no, przestaw do ojca. Ustaw na bok, to ja pojadę na wóz siać teraz na obiec. Głupoty w radiu gadają, nie? Dzisiaj nie będzie używane. Chyba do garażu tylko wjadę. A tak to już nie. Kto do was sprząta? Co? No, chodź, idziemy po szybej taczki. Chodź. To tak się zbombał tam. Co? No. I ma pana teraz, co? No. Ech, takie uroki. Co się głupio patrzysz na dwór? Idź, misia, tu. Chodź. Idź. No i leci sobie saletrzak po 100 kilo na hektar w owsach. To już ostatni jakikolwiek nawóz, jaki dostanie. Odżywek też dostały już dwa razy, więc już więcej nie będę wjeżdżał. Tu jeszcze dzisiaj tylko wjadę z opryskiem na robaczka. Nie wiem, jak się fachowo nazywa, ale nie chcę tam wprowadzać nikogo w błąd. W każdym razie no, robi te nacięcia na liściach, wyżera liście. Kupiłem środek, akurat skończę rozsiewać nawóz i pojadę z opryskami. Będę szykował powoli. No, to już jest godzina piąta, czym to rozsieje, czym napełnię opryskiwacz, to już będzie po szóstej. To pojedziemy z tym. I co? Będziemy pryskać tu na robaka w owsach i pojedziemy na chwasty w kukurydzy. Pryskać. Teraz lecę na owies i tam będziemy przez właśnie na skrzypionkę. Taki mały czarny robaczek. Dzisiaj siły absolutnie na nic, idę zaraz spać, kolację już zjadłem. No i co, zapraszam was na stronkę infopole.pl. Tam pojawiają się w miarę często jakieś posty ode mnie, nie tylko ode mnie, od innych rolników tak samo. Subskrybujka, poprzedni film. Trzymajcie się, na razie, cześć, do następnego filmu.